Rozmawiam z panem Piotrem Lirojem Marcem, kandydatem z list Kukiza numer 1 w Kielcach. Świętokrzyskie. Świętokrzyskie. Panie Piotrze, czym chciałby pan się zająć w Sejmie? No chyba tym wszystkim, co my. Przede wszystkim zmianą całego systemu w tej chwili, zmianą konstytucji i przywróceniem władzy obywatelom, żeby ludzie mogli więcej o sobie decydować. Ważnym elementem tego wszystkiego są choćby referenda. Ja proponuję rozwiązanie też, żeby rząd oddał ludziom możliwość głosowania w internecie. To podniesie frekwencję, a dwa, ludzie, którzy nie mają takiej możliwości głosowania, wreszcie będą mogli zadbać o ten kraj. Przy okazji internetu też można ograniczyć środki wydawane na referenda, które są dość istotną rzeczą dla obywateli, które ostatnio zostały mocno zbombardowane, ostatnie referendum przez media. To jest istotna rzecz, to jest podstawa demokracji. Ludzie powinni decydować o niektórych sprawach. Dzięki internetowi te moglibyśmy ograniczyć te wydatki i organizować je częściej. W momentach newralgicznych dla kraju można by było rozpisać referendum. W Stanach dawano tak samo terminale z internetem w miastach stawały, w których można było podejść zagłosować. Także to jest ciekawe wyjście i uważam, że dzisiaj w główną tak naprawdę naszym punktem walki jest przywrócenie obywatelom tego, co było zagwarantowane w Konstytucji. No, czwarta poprawka mówi o tym, że władza należy do obywateli i chcemy, żeby ta władza faktycznie należała do obywateli. No a ciekaw jestem, jak to by wyglądało pańskie wystąpienia w Sejmie. Czy byłyby takie ekspresyjne? Czy wyglądałyby tak samo, jak można pana poznać, powiedzmy, z tej działalności artystycznej, czyli mówiąc wprost, no... Czy będzie pan sypał tymi kurwami? Tak? Ja jestem akurat człowiekiem, który mówi to, co myśli. I to jest też problem w wielu miejscach w tym kraju, że ktoś chce mówić to, co myśli i jak jest. Więc czy jakie będą? No nie wiem, no zobaczymy. Jeżeli naród mnie wybierze, ludzie ze Świętokrzyskiego, żebym ich reprezentował, to się okaże, jakie one będą tak naprawdę. Ale jestem raczej osobą, która... raczej nie ukrywa tego, co czuje i mówi w różny sposób, natomiast nie klnę już tyle z uwagi na choćby czwórkę dzieciaków, którym mam, więc tak się gdzieś blokuje, ale na pewno ekspresyjnie wyrażam swoje tak naprawdę zdanie i dość mocno, a jak będzie, nie wiem, no na razie jesteśmy ludźmi, którzy społecznie walczą o przywrócenie władzy obywatelom, nie jestem ani politykiem, ani nikim innym, jak tylko obywatelem, ojcem czwórki dzieci, który stara się o poprawę dla tego kraju, żeby moje dzieciaki tutaj zostały, nie musiały wyjeżdżać za granicę, żeby tu się wychowały, tu kształciły, tutaj budowały swoją przyszłość i to jest najistotniejsze dzisiaj, walka oddolna tak naprawdę i to robię, bez względu na to, czy ludzie mnie poprą w Świętokrzyskim, czy nie, będę walczył dalej przez lata, tak jak to robię jako obywatel tego kraju od lat i biorę udział w różnych społecznościowych akcjach. Tak, no panie Piotrze, a jakby pan się określił, czy słyszę tutaj takie nutki patriotyczne, czy pan, ale na przykład był pan też kojarzony z taką organizacją Nigdy Więcej, taką lewicową organizacją, no bardzo kontrowersyjną, czy wciąż byłem by pan ją popierał? Tak. Pan ją... Znaczy, ja popierałem ją z uwagi na wiele rzeczy związanych choćby z moim środowiskiem hip-hopowym i tak dalej. I z rzeczami, które się działy w 90-tych latach. Żyliśmy w bardzo dziwnym kraju w tamtym czasie. Ja miałem nawet różne dziwne groźby pod moim adresem ze strony różnych organizacji. Natomiast wspieram zawsze ludzi tych, którzy są prześladowani na pewno na tle nie tylko ekonomicznym i tutaj, ale także na tle rasowym i tak naprawdę w Polsce prześladowanie ludzi, nawet tych, którzy mają swoje własne zdanie, jest na porządku dziennym, więc ale z tą organizacją, czy jestem utożsamiany? Nie, no był moment, kiedy oczywiście wspierałem tą organizację na swojej płycie nawet i brałem udział, dałem nawet kawałek na tą organizację, bo wiedziałem, co się dzieje. Pamiętam, jaki był problem, jak rozmawialiśmy na koncertach hip-hopowych w połowie 90-tych lat, w 93, jakie były problemy wtedy z ugrupowaniami skrajnie prawicowymi, które może nie do końca skrajnie prawicowymi, ale przynajmniej które za takie starały się uchodzić, więc no to tak wyglądało. Natomiast wielu ludzi wspierałem, choćby senator Marię Łopatkową, raczej bardziej ona do mnie się tutaj zgłosiła wtedy w bardzo pilnej sprawie i działałem. Myślę, że z nią działałem najdłużej swego czasu i wspierałem dość mocno, więc to jest chyba też kierunek, który tam swego czasu obierałem. Pokazywałem, że jestem blisko obywateli, blisko decydowania o sprawach typowo obywatelskich, bezpośrednich.
jeśli zostanie pan posłem, to możemy się spodziewać tego, że, no nie wiem, zawiesi pan swoją działalność artystyczną, zacznie chodzić w garniturach. Nie, dlaczego? To tak samo jakbym miał, nie wiem, zostać 100% artystą rodziny, nie zakładać, nie wiem, być cały czas w trasach koncertowych i tak dalej. Nie ma takich skrajności. Jestem człowiekiem, który przede wszystkim jest artystą. No, ja nie jestem też, nie dajmy się tutaj oszukać, nie jestem jakimś niesamowitym specjalistą w dziedzinach, nie wiem, choćby gospodarki. Jestem artystą, ojcem czwórki dzieci, tak jak mówiłem, który po prostu nie godzi się na tą sytuację, która w tej chwili jest. A muzyka jest moim całym życiem. Nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez niej. I dlaczego miałbym to przerwać? Nie? To jest jedno z drugiemu nie przeszkadza zupełnie. Ale czy na przykład złagodzi pan, powiedzmy, przekaz swoich utworów, bo jest, powiedzmy, no taki, no mocny. No, mój wyraz jest, już wiele razy mówiłem, jest cieniem tego, co się dzieje w Polsce. Jest dokładnie tym, co się dzieje na ulicy. Mówię o różnych rzeczach, niektórym się wydają niewygodne. Niektórzy ludzie woleli uważać, że udawać, że takie sprawy nie istnieją. One istnieją na ulicy. Ja wiem, że żyjemy w różnych światach czasem i niektórzy ludzie są odklejeni od rzeczywistości, ja nie za bardzo, więc mówię po prostu, jestem swego rodzaju żurnalistą, dziennikarzem, jestem pisarzem, więc tak naprawdę piszę o tym, co widzę na ulicy, co widzę dookoła siebie, u sąsiadów, co się dzieje w różnych miejscach i to opisuję i to nie zawsze jest wygodne dla wielu ludzi. Ja wiem, że wielu ludzi by chciało słuchać non-stop piosenek o kwiatkach miłości i co jest. Piszę też o miłości i zdarzyło mi się to wiele razy, natomiast piszę o bardzo ważnych sprawach dla kraju, czasami w sposób bezpośredni, niewygodny dla wielu ludzi, niestrawny, ale to nie każdy musi to łykać. Są ludzie, którzy tego słuchają, zgadzają się z tym i tyle. Ja nie wnikam, jeżeli mi nie pasuje jakiś wykonawca bądź zdanie kogoś innego, nie stosuję propagandy zniszczenia tej osoby, bo tak jakby skoro ta sprawa mnie nie dotyczy, to co mnie to interesuje tak naprawdę. Ludzie powinni się więcej skupić na sobie, a mniej na innych. Taka prawda jest, bo mamy często przypadek na świecie, że ludzie z nudów, nie mając pomysłu na siebie, skupiają się na wszystkich, tylko nie na sobie, więc nie widzę powodu, dla którego miałbym w ogóle cenzurować swoją sztukę i robić z nią coś w związku z czymś, z kandydowaniem. Przecież to nie ma znaczenia. Jestem przedstawicielem obywateli. Dalej działam w obrębie tego, co robię w kawałkach, czyli opisuję to, co się dzieje tak naprawdę w tym kraju. A jeszcze jakby pan mógł przybliżyć okoliczności, w jakich zostało panu zaproponowanie kandydowanie z list Kukiza? Z Pawłem znamy się wiele, wiele lat. Nagrywaliśmy wspólnie i z Pawłem często rozmawiałem w międzyczasie, jeszcze zanim postanowił w ogóle sprawować jakiekolwiek funkcje państwowe, zanim zaczął działać w sejmikach, i rozmawialiśmy często o polityce przez telefon, mieliśmy dyskusję. Pewnego dnia Paweł zadzwonił i zapytał się, czym się jednak nie zdecydował. Po rozmowie z rodziną, z przyjaciółmi, podjąłem decyzję taką, że tak, że to jest ten moment, bo jak nie teraz, to kiedy? No i